będę robił zdjęcia, jak domy burzą, jak bloki budują. Mikrohistoria Cezarego Maksymowicza z osiedla Białostoczek. Wernisaż wystawy się już odbył, ale był to piątek przedwyborczy, więc czasu mi nie starczyło. No, ale dzisiaj niedziela, więc odwiedzimy tą wystawę. Centrum Ludwika Zamenhofa. Będę robił zdjęcia, jak domy burzą, jak bloki budują. Cezary Maksymowicz urodził się 8 lipca 1939 roku. Mieszkał z rodzicami przy ulicy Kozłowej 22 w Białymstoku, w domu wybudowanym przez swojego pradziadka. Uczył się w szkole podstawowej, w technikum na Starosielcach. Rozpoczął pracę w elektrowni przy budowie linii wysokiego napięcia. Odbył służbę wojskową, w trakcie której pracował jako mechanik samochodowy. Pasjonowego majsterkowania, elektryka, prace techniczne, ważne miejsce fotografia. Obserwując przebudowę osiedla, postanowił dokumentować zachodzące zmiany. Drewniany Białostoczek zachował się nie tylko na zdjęciach i tak dalej. Od tej pory oglądając przez okno, patrzę na miejsce. Wyglądając przez okno, przepraszam. No i zobaczymy, tutaj jest autor chyba, Cezary Maksymowicz. Tutaj są chyba jakieś filmy, jak to działa od czasu do czasu. O, można posłuchać na słuchawkach. No tak. Autor miał pracownię w wózkowni w bloku. I tutaj chyba coś jest do góry nogami zainstalowane. O. Wznowić, znów odtwarzanie. Nagranie 11:40, więc jakieś inne. Pięknie, ładnie. No, patrzymy, co tutaj jest. Ulica Kozłowa. Do niektórych czasy słusznie minione. Drewniane szopki. Drewno, jak wiadomo, starzeje się. Budynki z kolei murowane, takie starsze też nie są bardzo super. Szczury, myszy, pły, pluskwy, domki drewniane są siedliskiem różnego rodzaju organizmów. Więc zastępować je miały bloki czyste, schludne, higieniczne, ciepłe, gdzie nie trzeba na przykład wpalić w piecu, gdzie jest ciepła woda w kranie bieżąca. No i w ogóle cywilizacja. No, potem się trochę okazało, że i w blokach są karaluchy
pluskwy, myszy, szczury też z sypu wychodzą. Więc różnie to bywało, ale miało być lepiej. Tu takie charakterystyczne daszki, na przykład blaszane, pseudodaszki. Tutaj jest Zaporożec. Nowe ulice też asfaltowe, zamiast brukowych czy skocich łubów tak zwanych wykonywano. Ale żeby to zrobić, to trzeba było coś zburzyć. A dzisiaj się śmieją, że te bloki z kolei to takie współczesne slumsy. A tutaj powstawały też nowoczesne na tamte czasy szkoły, w których indoktrynowano i prano dzieciom mózgi ideologią, oduczano myślenia samodzielnego. No i cały taki system współczesnego niewolnictwa tak naprawdę. Ludzie stłoczeni w tych wieżowcach czy w blokach jak w silosach. Mieli być zdani na łaskę i niełaskę systemu. Odcięli ich od ziemi. Nie mogli mieć ogródka, na przykład sami sobie wyhodować żywności, marchewki czy tam jabłka. Nie mieli drzew. Nie mieli roślin, więc w czasach niedoborów cierpieli niedostatek, głód i nędzę często. A im bardziej ktoś był nieposłuszny, tym miał gorzej w systemie.